to jest pierwsza wersja Forda Transita z 65 roku. 6 lat później wyszła jego specjalna wersja, czyli pierwszy Super Van, tak zwany Ford Transit Super Van. Tutaj w Fordzie mamy taką starą wersję, pierwszą, że pierwszą. Później był Super Van 2, którego w Fordzie nie ma, a następnie w 94 roku pojawił się Super Van 3, którego w Fordzie Horizon 5 mamy w dwóch wersjach. Pierwsza to jest ta, a druga to ta, która pojawiła się niedawno, czyli Donut Media. Później pojawił się Super Van, którego możecie znać z Forza Horizon 3. Tak czy inaczej, teraz dodali Super Van 4 i w najnowszym płatnym dodatku, bo kosztuje 22 zł, pojawił się nowy, ale nie najnowszy, Transit 4. Najnowszy Transit to jest 4.2, który właściwie jest tą samą wersją, którą zaraz sobie zobaczymy, z tym, że jest ulepszony o jakieś tam nowe rzeczy. Jest to oczywiście elektryk. Dobra, wchodzimy sobie w pakiety samochodów i tutaj mamy Forza Horizon 5 Acceleration Car Pack. I tu mamy Super Van 4 z 22 roku i w 23 roku pojawiła się taka unowocześniona wersja tego samochodu i muszę przyznać, że nie, no mi się bardzo podoba, jest zajebisty z wyglądu. Strasznie lubię takie futurystyczne klimaty, bo lubię klimaty science fiction i podoba mi się ten samochód z wyglądu i ma niecałe 2000 koni mechanicznych, co pozwala mu przyspieszyć od 0 do setki w poniżej 2 sekund. Tak, Ford Transit, taka wielka pucha, przyspiesza od 0 do setki poniżej 2 sekund, co zaraz sobie myślę, że sprawdzimy. Pod maską mamy sporo miejsca na coś. Coś tam sobie przewieźć, prawda? No ale raczej ten samochód nie jest do tego, żeby coś przewozić, co moim zdaniem jest dziwne, aby wykorzystywać go jako samochód do uprawiania jakichś tam sportów, prawda? Zobaczcie, jak tutaj w środku to wygląda. Więc mamy 4 silniki. Fajne jest to, że te silniki możemy sobie zobaczyć. Zobaczcie tutaj. Mamy na osi tylnej 2 silniki. Jeden z jednej, drugi z drugiej strony. Tutaj mamy wejście. I tak wygląda środek. Dlaczego ten samochód nie może być mniejszy? Widać tutaj logo OMP. Na moich pedałkach jest takie samo logo. Teraz jak sobie patrzę tam w nogi. Ale spoko, że można sobie tyle elementów tutaj pootwierać. No i siedzenie pasażera jest nieco cofnięte do tyłu. Czyli widzicie, że taka konstrukcja w środku całkowicie goła. Powiem ci szczerze, ja bym się nie obraził, gdyby coś takiego jeździło po drogach. Może wiadomo, że nie tak obniżony, ale żeby wyglądał tak futurystycznie, byłoby chyba fajnie. No i może przejedźmy się nim najpierw bez żadnego tuningu, zobaczmy co on potrafi. Skoro ma 4 silniki, to raczej spodziewam się napędu na wszystkie koła. O! Mamy tutaj nawet tryb driftu, możemy sobie przełączać, co oczywiście zaraz sprawdzimy, ale po kolei. O, chyba zwróciłem uwagę tutejszych kierowców. Coś tam zaczęli trąbić. Same koniczegi, to chyba jakiś zlot trafiłem, wiesz? Mamy tu drugi bieg, okej. Trzeciego już nie ma. Czy faktycznie od 0 do setki w te 2 sekundy? Jest niestuningowany, więc fajnie będzie to sprawdzić. No ale na pewno wszystkie koła to na pewno będzie dobrze się zbierać. Ale ładnie ta grafika teraz wygląda, co? Gotowi? No i już setka. Czy to było poniżej 2 sekund? Był jakiś delikatny uślizg na kołach. Spróbujmy jeszcze raz ruszyć. Okej. I 200. O, ta zmiana z jedynki na dwójkę jest fajna, posłuchajcie. To jest też ciekawe, bo samochód zdobył pierwsze miejsce w klasie Open na Pikes Peak. Wow! 847.
355 km na godzinę to jest naprawdę zajebiście dużo. Tutaj oczywiście w Fordzie tego nie czujemy, żeby to było dużo, ale to jest dużo. Zwłaszcza jak pograłem sobie w Fordze Motorsport na ostatnim wyzwaniu, gdzie miałem do przejechania 50 okrążeń na Nordschleife. Jechałem w Astonie Martinie AMR Pro. Tam osiągnąć 300 km na godzinę, 320, to już jest prędkość, praktycznie z której ciężko jest się potem wykaraskać przed zakrętem. W standardzie jest w klasie S2. Oj, w tej klasie to on sobie nie poradzi. Moglibyśmy spróbować go zrzucić do klasy S1. Za chwilę zrobimy jeszcze pełny tuning maksymalny, zobaczymy na co stać tą furę. Ale podoba mi się mega, zwłaszcza ten tunel powietrzny z tyłu. No to teraz sprawdźmy sobie tryb driftowy. Aby to zrobić, musimy się zatrzymać. Okej, już się przełączył. Działa to tak samo jak w Fordzie Mustangu, tym takim wyczynowym. Tutaj nie ma jeszcze tego zwykłego Forda Mustanga elektrycznego. Gotowi? Jedziemy. Ale na kierce trzeba się trochę pomęczyć. No jest, jest taki rwący. Spróbuję jeszcze zrzucić na jedynkę. Myślę, że na jedynce trochę przesada, bo on tej mocy ma aż za dużo i łatwo go wyobracać. Przesterować po prostu. Tak, ej, on nawet pali kapcia przez chwilę, jak wrzuca dwójkę. Wow! Zobaczcie na asfalt, zwróćcie uwagę, czekajcie, oddalę kamerę. Okej, bo jestem w strefie driftowej. Ja pierdolę, to jest jakiś kosmos. Normalnie przy zmianie biegu jeszcze tam widzieliście na asfalcie ślady opon. To jest koks, wyobraź sobie czymś takim się przejechać w rzeczywistości, wow. Widzę, że niewiele jest tutaj opcji tuningowych. Możemy zmienić na przykład opony. Widzę, że w standardzie są sliki i możemy dać dystansę. Okej, wow. To jest jeden z fajniej wyglądających elektryków w Fordzie Horizon 5, moim zdaniem. Wygląda naprawdę ciekawie. Co jak na Transita jest chyba dobrym wynikiem. Jeśli chcielibyśmy zwiększyć tego Vmaxa, oczywiście możemy spróbować to zrobić, bo możemy wydłużyć biegi. Chociaż taka prędkość 350 km na godzinę spokojnie nam wystarczy do wszelakich wyścigów, jakie możesz sobie w Fordzie wymyślić, w Fordzie Horizon 5. Mamy 400 chyba, na spokojnie osiągniemy, nie? 403, 4, 5, 7, może dałoby się tam więcej. 414, 15. Tu już opór chyba aerody idzie w grę, nie? O, mamy ciekawych przeciwników i nawet nie ma Brabhama, także jest cień szansy, że uda mi się zdobyć podium. I raczej tak na wyścigach będziemy używać tej dwójki cały czas, no bo po co redukować na tą jedynkę? Dobra, droga hamowania jest na pewno większa. Zdaje się, że przeciwników zostawiłem mocno z tyłu. Radical to jest bardzo fajne auto, musicie sobie je przetestować, jeśli jeszcze nim nie jeździliście. Mocno skrętny, zobaczcie, gościu aż za mocno nim skręca teraz jak jedzie. Ale tutaj z prowadzeniem jest trochę kłopot. Zwiększyłem mu docisk aerodynamiczny praktycznie na maksa teraz. A i tak w te syk zakrętów go wywala, czuję to. No ale stary, trzymam się tej czołówki. Ale na zakrętach musimy sporo tej prędkości tracić w klasie S2, więc raczej do wyścigów nie będzie to dobry samochód. I teraz zrobiłem mu taki tuning typowo driftowy. Raczej chyba będzie fajne takie auto, jakieś takie pokazowo, zlotowo, driftowe, wydaje mi się. Ciekawy wygląd.
No, o dźwięku tutaj nie możemy dyskutować, prawda, za bardzo. Ale zauważyłem jedną ciekawą rzecz, bo wiecie, jak driftujemy, to mamy napęd na tył, chociaż może dałoby się nawet driftować z tym napędem na wszystkie koła. Ale ponieważ auto ma zajebiście dużo mocy i chyba ten tył nie jest jakoś specjalnie ciężki, to gdy wrzucimy sobie dwójkę, to prędkość obrotowa na tych kołach tylnych, na oponach driftowych maksymalnie poszerzonych jest tak duża, że samochód nie jest w stanie w ogóle złapać trakcji. Więc ja bym polecał wam driftować tylko na jedynce, chyba że zrobicie jakiś inny tuning niż ja. Zobaczcie, jak to wygląda. Robię takie małe kąty, bo auto jest łatwo przesterować nawet teraz z zawieszeniem driftowym. Tutaj tak dla porównania mamy jeszcze Transita, tego starszego, co wam pokazywałem wcześniej. Staram się oszczędnie z tym gazem. Samochodami elektrycznymi driftuje się w Fordzie trochę tak, jakbyś na gazie miał jednocześnie i sprzęgło, i gaz. Ciężko mi to wytłumaczyć. Okej, okay, więc na jedynce driftuje się w porządku. Zobaczcie, co się dzieje z dwójką. Włączę wam telemetrię i zobaczcie sobie, w tym miejscu mamy prędkość obrotową dla tylnych kół, na dole są tylne koła, a na górze mamy przednie koła. I zobaczcie, co się stanie. Teraz włączam sobie dwójkę i zobaczcie, jaka jest dysproporcja między tylnymi kołami a przednimi kołami, jeśli chodzi o prędkość. Tylne koła kręcą się nawet z prędkością 320 km na godzinę, podczas gdy przednie 50, 100. I te tylne nie są w stanie złapać tej trakcji. To znaczy, to jest dobrze w drifcie, nie? Tylko że ta dysproporcja jest po prostu za duża i ciężko jest przez to kontrolować samochód w drifcie, nawet jak puścimy trochę ten gaz. Nie? A tej dwójce jest hardcore i trzeba by było jakieś ciekawy tuning tutaj zrobić do tego samochodu na pewno. Coś innego niż robimy do spalinówek czy innych samochodów elektrycznych typowo do driftu. No już nie wspomnę o dźwięku, którego tutaj nie ma. Moim zdaniem sporym atutem tego samochodu jest wygląd. Bardzo mi się podoba, nie ma co ukrywać. Ale pewnie nie każdemu przypadnie do gustu, wiadomo. Są gusta i guściki. Mamy ten tryb zmiany napędu. Ale tak w Fordzie do wyścigów może nie będzie specjalnie przydatny. Chyba że już wam po prostu, tak jak i mi, nie zależy na tym, na której pozycji sobie skończycie, byleby skończyć. Ja mam obecnie ponad 1080 godzin w Fordzie Horizon 5 i mi już naprawdę jest wszystko jedno, czy jakiś wyścig sobie wygram, czy nie. Po prostu chcę sobie przejechać moim ulubionym samochodem i tyle. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Fordzie Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.